Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Most Wanted. Witam was ponownie w tej grze, moi drodzy. Wow. Co? Nie chcę tu wbijać. Ej, what the fuck. Te części wykorzystamy później. Teraz... A, pisaliście mi w komentarzach, Lucek. Nie masz zainstalowanego Nitra, tam któregoś poziomu w Galardo. Sprawdźmy. A co to mam zainstalowane jednak? Ktoś nie uważał na moim poprzednim filmie, jak... wyrzucałem nowe Nitro i to się okazuje, że tylko nie jedna osoba. Tego się po was nie spodziewałem, naprawdę. Zawiodłem się. Instalowałem te Nitro już, czy to Nitro. I instalowałem, były zainstalowane hamulce tutaj, te trzeciego poziomu. Turbo też sobie było, wow. Wizualnie nie ma co zmieniać, moja panterka jest cudowna. Czy mamy tu jakiś inny bodykit, żeby nie było nudno? A może dzisiaj przetestujemy tego bodykita, co? Ile on kosztuje? 7000, jaki jestem bogaty. Nie no, stać mnie, stać mnie. O, ten kozacko, kozacko. Ten też kozacko. A zobaczymy, jak z tyłu wygląda to. O. Ja wiem, te bodykity między sobą się aż tak nie różnią, więc może dzisiaj tak dla odmiany pojeździmy sobie na tym. Ten ma taki, a tu? No nie, 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 tego to już nie, to już przesada. A dobra, bierzemy. Myk. A tak sobie, o. I fajnie. I spadł mi poziom poszukiwań. Okej, dobra, może być. No, jak jesteście tacy chytrzy, dobrze. Teraz wyścigi. Czy mamy tu dragi? Nie mamy dragi. W ogóle dzisiaj walczymy z tym Rastaman. I mamy tu sporo wyścigów. Pierwsze co? To mamy Speed Trap. Speed Trap, Speed Trap. Mamy Sprint. Strasznie długie są ogólnie te wyścigi. Tu mamy coś ciekawego, jedziemy. Moje Galardo jest świetne. Gallardo czy Galardo, whatever. Po prostu wiadomo, o co chodzi, tak? Ktoś tam napisał, właśnie kłócił się ze mną, że powinno się mówić Gallardo. No czasami po prostu też mówi się komputer zamiast computer. A ja mówię sobie Galardo. Mówić, nie wiem, mogę mówić Gallardo, jeśli chcecie, no jeśli... To bardzo duży problem. Rozumiem, że tam niektórzy mogą się do tego przyczepić. O, ale skopałem. No nie. Zagadaliście mi z tym Galardo i widzicie, co się dzieje. Korweta mnie wyprzedziła, a ja jej nie wygrałem poprzednio, man. Bo mnie właśnie zagadywaliście. Kurde, albo źle podpowiadaliście, albo nie trzymaliście kciuków. Z wami zawsze tak jest. No dobra. Okej. Jest, jestem pierwszy. No. Bardzo lubię ten samochód, znaczy Galardo. W sensie, jeśli chodzi o osiągi, no bo te tylne światła, no to jest jednak kurzająca sprawa. Ale już jakoś się z tym pogodziłem, nie patrzę po prostu na ten tył. Patrzę tylko na ten panterkowaty grzbiet sobie. Ale gówniano ustawiony radar, zobaczcie. A, 200 km na godzinę lightem. No ja na luz wrzuciłem akurat, jak przejeżdżałem przez ten... radar. O, tu też, w ogóle, zaraz za zakrętem, no nie, czy oni myślą? 242 km na godzinę. Pięknie. Tak, te wyścigi może i są długie, ale samochody są szybkie i przemieszczają, znaczy przemierzają te wyścigi w znacznie krótszym czasie, dlatego one są takie długie. Moja teoria. Teoria Lucek 2014. Teraz tu musimy... Oj! Ale psikus! Co? Nie zaliczyłem go, czy jak? Nie wiem. Nie pokazała mi się prędkość, nic mi się nie pokazało. Ale jestem pierwszy. Nikt tam chyba nie zrobił dobrej prędkości. Dziwne to było teraz. Tu był Spursuit Breaker. Już nie pamiętam, jak się przez te kanały jeździło tu. Bo w Wordzie tego... Znowu w jakiś... No, bo w Wordzie tych kanałów tu nie było. A tu sobie są. Dlatego mogę ich nie kojarzyć. Jest! Nitro do końca! Pięknie! No, jechaliśmy już tym Gallardo ponad 300... O, tu mam coś kolejnego. To jest chyba sprint. 370 km na godzinę, więc to jest już spora prędkość. Oh yeah. Okej, i hops. Sprint, lecimy.
Wally and State, moi drodzy, ten wyścig był jest nadal w Need for Speed World, nawet chyba na obecnej rotacji, tak mi się zdaje. Bardzo fajny wyścig, ciekawy, dużo sporo fajnych zakrętów. I lecimy, proszę państwa. O, tak, tak, tak. Dobra, proszę was, teraz trzymajcie kciuki. Znaczy, w sumie nie musicie, bardzo łatwo się wygrywa w tym Gallardo. Tu mamy jakiegoś tira. Co on tak szybko jechał? Rowery! O kurde. Ciągle mnie te rowery straszą. Nie chcę w nie wjechać, może ktoś zaparkował tak sobie. O, ciężki zakręt i zaraz będziemy jechać przez tą przełęcz smoka. To są błonia szczecińskie, o tak. Macie tutaj dasz. Co tu tak. Aha, dobra, nie, jest wszystko ok. Myślałem, że będziemy zawracać. O Jezus! What the hell? Normalnie jak Need for Speed Carbon. Wciskasz nitro, jak lecisz bokiem i samochód wywraca. Zresztą ja tam zrobiłem beczkę, możecie zobaczyć w tym krótkim wideo na Facebooku moim, na fanpage'u. Jak w Carbonie jechałem, bo że w Challengerze, w Carbonie też nazywał Need for Speed Carbon, ten samochód nazywał się Dodge Concept, czy jakoś tak, Challenger Concept, no. Ej, muszę się podrapać, okej. Okay. A później się on, później on tę nazwę jakoś zmienił. Teraz się normalnie jakoś nazywa. No i właśnie tam zrobiłem tą taką beczkę w powietrzu. Włączyłem speed breakera. Samochód leciał bokiem, włączyłem nitro, po czym złapał zajebistą przyczepność i się po prostu w powietrzu jakoś obrócił. Obczajcie sobie, jeśli macie ochotę. Spadaj stąd Idaho z GTA. Idaho. Tu mamy Astona DB9 na Rakka. Ale są, a zobaczcie, blisko się nie trzymają. No już nie są przelewki, oni naprawdę dobrze śmigają. Ten Rastaman odblokuje nam Dodge'a Viper. Znaczy, Dodge Viper chyba już jest odblokowany, ale on jeździ Dodge'em Viperem i... Czy właśnie, czy wygrywać go? Pisaliście, abym brał go ze względu na kasę, żeby można było go sprzedać, bo dużo będzie kosztował. A jeśli go sprzedam, będę mógł kupić później piękną karerę GT, którą kupić chcę. O, jak on... Ej, cheatują! Ja pierdzielę, cheatują, głupki! Na zakrętach tak skręcają. Jak oni tak mogą? Jest policaj, ale na posterunku stoją, pączki jedzą, bo tu posterunek policji sobie jest. Oni tam TV oglądają, sobie oglądają TV. Chciałem powiedzieć gołe dupy, ale nie powiedziałem. Dobrze, i jedziemy kolejny event. Co tym razem? No oczywiście speed... Wow, biorę. Wiecie, to jest zajebiste. Same proste... Wow. Carrera, o nie, jest Carrera. Jest CTS i jest Cayman. Ciężko. Nie, to Carrera, co to jest? To jest Porsche Turbo chyba. Nie, Carrera S. Carrera S mi nie zagraża, to co to. Zobaczcie, ja już nas... A, dobra, spokojnie z tym nitrem, bo to jest... Tu... Ej, ale strasznie się samochód rozmazuje, co nie? Chyba aż tak za strasznie troszeczkę. Bo nie widać... Wolałbym, żeby bardziej było widać jego kontury. Tak, zaraz coś się przyczepił. Ten, Lucek, wyłącz sobie motion blur, bo tak to jest do dupy. Nie wyłączę, bo ja bardzo lubię motion blur, chociaż nie lubię, jak się rozmazuje samochód, wolałbym widzieć jego kontury lepiej. Tu nie ma. I znowu poza... Za zakrętem od razu w takim dupowatym miejscu mamy radar. Ale dobra, wszyscy mają w tym samym miejscu, więc jest sprawiedliwie. To jest niby długi sprint, a on tak naprawdę wcale nie jest długi. Wiecie, dlaczego nie jest długi? Bo jest krótki. Nie, bo ja mam szybki samochód. A jak mam szybki samochód, o fajnie, nitra zabrakło. A jak mam szybki samochód, to znaczy, że przejadę tą, ten obszar, przestrzeń szybciej. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, nie, no w sumie dobry może. I tak jadę pierwszy, oni gdzieś tam z tyłu się rozbijają, między sobą ramują, jak cheaterzy w Wordzie. Nie ma już cheaterów w Wordzie. Kurde, nie wiedziałem, że kiedykolwiek to powiem, ale tak jest. Ha, ciekawe, rozkmina ludzkowa. 327 km na godzinę i ja pierdzielał, już tyle jadę? A ja dopiero wystartowałem w tym Gallardo. Jest! Ostatni radar!
Mykuś, i ile pojadę? 360! Jeszcze przyspieszałem. Ale to jest nic, poczekajcie jak wsiądę do Carrera GT. Tam to będzie szok prędkości. Tak jest. Pisaliście, żebym wziął Forda GT, z tego względu, że on osiąga tam 1 000 000 km/s w sekundę. Ale tu wysoka prędkość nie jest aż tak ważna jak... Znaczy wszystkie samochody tutaj po tuningu i tak są ze sobą... Mogą tak samo rywalizować, więc bez znaczenia. Ciągle widzę te same komentarze typu: o, ja przeszedłem... Nie, czekajcie, źle powiedziałem. A ja przeszłem Need for Speed Most Wanted w Chevrolecie Cobalcie SS. Wow, rowery były, kurde. Wow, niesamowite. Przeszedłeś Need for Speed Most Wanted w Cobalcie. Twój komentarz dokładnie skopiowany jest 750 tysięcy razy. Kurde, no przecież to wiadomo, że Most Wanted jest tak skonstruowane, że możecie sobie przejść każdym samochodem, nawet głupim Punto. Możecie sobie przejść tą grę i pokonać każdego. Poza tym gra sobie sama dostosowuje poziom trudności do twoich umiejętności, więc jeśli nie wyjdzie ci za pierwszym razem, to w drugim wyścigu będą jeździć po prostu wolniej. I tak, tak cała filozofia. No. Nie chciałem wam psuć tej zabawy, ale widząc te komentarze takie same po raz 74 z kolei, to mam ochotę po prostu zlinczować. Zlinczować. Znaczy nie, no piszcie komentarze różne tam, ale no czasami piszecie do mnie tak, jakbym o tym nie wiedział. A ja nie lubię czegoś nie wiedzieć. Dlatego zawsze jak czegoś nie wiem, a mówicie, że czegoś nie wiem, to sprawdzam. No, dobra, prawie zawsze. Dobrze, i tu mamy kolejny radar. Musimy tam dojechać, bo jeśli nie dojedziemy, to oj, będzie ciężko. Myk. I 300... No jak nie było 300 km/h? No kurde, Gallardo, nie postarało się. Moja panterka piękna... O, policja teraz będzie. Myślicie, że będzie dużo do robienia dzisiaj z policją? Jeszcze tego nie sprawdzałem. Ale mam nadzieję, że Rasta nie jest takim wojownikiem hardcore. Ouu, już mamy policję na karku. Świetnie, to zobaczymy, co oni od nas chcą tym razem, żebyśmy zrobili. Jest! Bierzemy Nitrosa i 300, trzy paki. Juhu! Okej. Ale prędkość udało się tam uzyskać. Chyba 360? Z tego, co mi mrygnęło i zdążyłem zauważyć, to tak było. I robimy World Ride'a. Znacie tego World Ride'a? W Wordzie on działa lepiej niż tu, ale działa też tu trochę. Tu 172 km/h i to już chyba zaraz będzie koniec. Czy jeszcze będzie jakiś radar tutaj do ogarnięcia? Nie wiem. Tak, dobrze, że już mamy tą policję stanową. Wiecie czemu? Nie wiecie. To wam powiem. Dlatego, że jak zaczynamy z tą policją zwykłą, jest lipa, bo ich wystarczy, nie wiem, jechać po prostu przed siebie, nawet obijać się o ścianę i tak ich zgubimy. A w przypadku tej policji już nie jest tak łatwo, już się ich więcej pojawia, siedzą nam na karku, jest ciekawej. O, kolejny radar fajnie ustawiony, zaraz po zakręcie 90 stopni. Dziękuję za uwagę. What? Co tutaj jest, garaż? Park, coś tam. Parking. 95, to już końcówka. To jeszcze pobawimy się z policją. Zobaczymy przy okazji, co trzeba zrobić. Na bank blokady kolczatkowe. Nie ma kolczatkowych blokad. Zniszczenia, dobra, no to lecimy. Lecimy od razu tutaj zrujnować coś. A gdzie oni pojechali? Aha, dobra, jest jeden za mną. Zwracam honor. I mamy trzeci poziom. Fantastycznie. Czy już będzie piąty? Pisaliście, że na piątym poziomie jest cross. Gdzie policja mi ucieka? Przecież ja muszę pościgi robić. O, jest policja. I jest już Pontiac GTO, który goni mnie. Wow, ile ich się nalęgło tutaj. Kurde. No to chodźcie chłopaki tu na dół. Pokażę wam rusztowanie. Tak, chodźcie, nie krępujcie się. No. Muszę jakby ich zachęcić. Na rusztowaniu rozdają pączki.
Proszę bardzo. Tak, musimy koszty zniszczeń, koszty pościgu, koszty zniszczeń nabić, notowania, dotknięte pojazdy policyjne, radiowozy, ile ilości, czemu mi się nie pokazuje, nie wiem. O, teraz robimy tak. Lucek, używaj speedbreakera przy zderzeniu z policją, to wtedy będziesz lepiej ich rozwalał. Zawsze tak robię i zawsze są te same komentarze. Bach! Okej. Okay. A to ostatnie jest? 4 na... Aha, to są wykroczenia, zdaje się. 26 radiowozów chyba musimy dotknąć. Oh yeah. Wow. Super. Zaraz nabiję te koszty zniszczeń. To nie będzie takie trudne. No chodźcie, robaki, chodźcie. Zaraz będą mieli wsparcie, backup. Wow, okej. Okay. O kurde. Powiem wam, moi drodzy, że jechałem teraz dwa długie pościgi. Naprawdę zajebiście długie. Złapali mnie dwa razy. Kurde, w takich głupich miejscach. Użyłem speedbreakera. Jeden SUV, bardzo ciężki, się na mnie spierdzielił. I nie mogłem się ruszyć. Drugi raz, po prostu jeden z radiowozów się na mnie wpieprzył. I pode mnie jakoś do góry mnie podniósł i miałem, no po prostu na nim stałem. Nie mogłem ani do przodu jechać, ani do tyłu. I też mnie złapali. A teraz w dodatku gonią mnie korwety. I mam 5. poziom poszukiwań, czyli chyba najwyższy, tak? Czy jest 6? Chyba jest 6. Och, kurde, prawie znowu mnie złapali. Właśnie na tych blokadach pieprzonych. I tam każdy się wpieprza we mnie, albo pode mnie. I się robią dziwne rzeczy wtedy. Och, dramat, naprawdę strasznie jest. Jeden kamień minowy ukończyłem. Z tych kamieni minowych, które mam teraz podczas pościgu do ukończenia, muszę zrobić, ile tam, 3? Musiałbym zrobić 3 tutaj, tak mi się wydaje, albo 4? Nie no, wszystkie chyba nie. 7, a 5 jest wymaganych do ukończenia, no. 5 jest wymaganych do ukończenia tego, co nam ten rywal tam wymaga, więc tu muszę mieć albo 3, tu mogę mieć 2 nawet skończone, o. Tu będzie git. Wow, jaka blokada masywna. Ekstra. No i. Na razie jest spoko, ale zaraz będzie wsparcie za minutę 20 i może być hardkorowo. Na tym poziomie jeszcze nie grałem, pościgowym. I o kurde, może być ciężko, naprawdę. Tym bardziej, że zdarzają się jakieś takie dziwne rzeczy, gdy miałem na przykład taką sytuację, że stoi blokada drogowa, gdzieś tam widzę na mapie, że się pojawia i nagle spawnuje się na tym tir. Wszystko podskakuje do góry. Ja pierdziu. Bach. Zastanawiam się, czy korwety są lżejsze od Pontiaków. Na ludzki rozum powinny być lżejsze z tyłu, mamy tylko plastik, dyferencjał i w zasadzie tyle, więc... Wow! Pięknie rusza te Gallardo. Dobra, my sobie pojedziemy do Rosewood, w Rockport są węższe te drogi i łatwiej będzie mnie złapać. A w Rosewood już tak nie do końca. Niestety nie będę miał ich... O, fuck. I znowu wsparcie odlicza się od nowa. Minuta 30 sekund. Okej, okay, zrobiłem sobie większość kamieni milowych. Jeszcze zostało mi tylko 6 radiowozów, żeby je dotknąć. I kurczę, jakoś naprawdę szybko zleciały na tym poziomie 5. Zdaje się, że korwety są łatwiejsze do rozwalania niż Pontiaki GTO. Więc... Bach. I... Co? Nie zaliczyło mi? No tak, muszę je dotykać, ale chyba chodzi tu o radiowozy takie wolno jeżdżące. Zobaczmy, czy jak dotknę tego radiowozu, to czy... Myk? Jest. I... Myk? Jest. I... O kurde, już wsparcie jest. Myk? Jest. Myk? Jest. I... Kurde, ile ich tu, jak mrówków. I o kurde. Dobra, i uwaga! Ho, chłopaki, nakarmcie się.
Co? Nikogo nad to nie rozwaliło? No nie, róbcie sobie jaj. I ostatni kamień minowy zaliczony pościgowy. To teraz tylko zgubić tych wariatów i będę miał z głowy. Myk. Wow. No to chodźcie tu. Chodźcie na pończusia. Zrobimy sobie zdjęcie razem. To jest zajebiste miejsce do gubienia pościgu. Zobaczcie. Myk. Jeszcze poczekam, jeszcze ileś to rozwali. O, jak pięknie, jak cudownie. I od razu sobie mykuję tu. Co jest? Nie mogę się ruszać! What the fuck? Kurde, nie mogę się ruszać. Głupia skrzynka mnie blokowała. Widzieliście, jak się szybko pasek napełniał? Ja pierdzielę. I znowu bym musiał wszystko robić od nowa. O Boże. Mało brakowało, ale jest... No, wsparcie jest dalej. Kurde, ile tego banty tu nabije? Nie wiem. Dobra, gdzie jest jeszcze fajna miejscowa do skitlania się? Myślę. Dobra, możemy jechać tu jeszcze. Tam się też zrzuci im łódkę na łby. Tu jest chyba jeszcze jakaś kryjówka. Zobaczymy. Tak, nie hamuj tak, korweta. Pojedziemy sobie tu naokoło. Znaczy tutaj, tą doliną nieszczęścia. Mam nadzieję, że się tu nie ustawią. Okej, na razie... jest, są tam. No dobra, to włączamy. Na razie cho. Okej. Strasznie szybko tutaj łapią. Teraz musimy skręcić tu. Tam jest stacja benzynowa, to bym mógł ich rozwalić. Ale tutaj jest gdzieś kryjówka. Kurde. Czemu się nikt nie rozwalił? Cholera, stąd będzie się ciężko wydostać teraz. Gdzie tu jest Pursuit Breaker? Tutaj wjadę, zobaczymy. Może jeszcze gdzieś się ukryję. Tak, tutaj jest stacja benzynowa. Może tu? Niech przyjadą. Zobaczmy. Cholera, jasna. Nie! No skąd mnie tu widzą? The fuck? Jakim cudem? Przecież jestem ukryty. Co oni mają? Jakieś drony bojowe? Jedź! Tu jest następna kryjówka. Tu. Gdzie śmigłowiec mi zawracasz? Nie wiesz, gdzie jestem. Tu kryjówka tu jest, dokładnie. No gdzie mnie widzisz? Przez ściany, wallhack! Z CS-a się urwałeś? Kurde, za 50 sekund będzie ten. Kolejne wsparcie. Oni sobie robią jakieś jojo. Idź mi stąd. Dobra, helikopter coś tam kręci się w kółko. Nie wiem, co on robi, tankuje, czy co robi. Czy spada? Może spada, może go zestrzeliłem impulsem elektromagnetycznym, których tu zresztą nie ma. Ale się zrobiłem. O nie! Okej, z przodu nikogo nie ma. Pojadę z powrotem do tej kryjówki. Ktoś się tam pojawi na chwilę. Jest! Widać na radarze. Dobra, zniknął. Jedziemy. Dobra, tutaj nas nie obchodzi. Nie widzi mnie! Jest! Udało się. No to było ciężkie, naprawdę. Najdłuższy pościg, jaki do tej pory miałem, a to jeszcze nie koniec gry. Cholera. Dobra. Jest, cross, spin, coś tam spadaj. Mam cię gdzieś. I zrobiliśmy total bounty. Teraz kamienie milowe musimy dokończyć. Jeden dosłownie kamień milowy tutaj. My jedziemy. Musimy zrobić dobrą prędkość na radarku i będzie fajnie. Jeszcze oczywiście wyścigi są do ukończenia, wyścigi. Ale wyścigi będą... myślę, że szybko sobie przelecimy je dosłownie. Kurde, jaki długi rozpęd nam tu dali. Ciekawe, jaką prędkość musimy osiągnąć. Pewnie powyżej 320. Gdzie tam? Ile jechałem? 320. Dobra, kamienie milowe mamy zaliczone. Że tak powiem. Ile mamy tu zrobić tych wyścigów? 7. A mam zrobionych 1, 2, 3, 4. To jeszcze sporo do zrobienia. I samo okrążenie, matko. A tu mamy te, tu mamy to. Jadę. Dobra, uwielbiam ten wyścig. I będą pewnie 2 okrążenia, no bo to jest wyścig, że wyścig. Tak, 3. Co
Co tu mieliśmy w ogóle za samochody? Viper, Gallardo i Mustang. Nie. Nie! Eclipse. Eclipse GT. Dobra. Szybko to przelecę, bo to jest łatwa sprawa. Zresztą mój ulubiony, jeden z moich ulubionych wyścigów w Wordzie, naprawdę. Strasznie go lubię. Można tutaj wykazać się umiejętnościami albo osiągami samochodów, które normalnie na krótkich sprintach nie mają szans. Policzyć się tylko nitro. A tutaj nie, tutaj można się naprawdę nieźle popisać. Myk, myk, myk. O, jak ładnie, jak to ładnie grafik. Gra naprawdę dalej wygląda ładnie moim zdaniem. Zresztą... Co innego mogę o tej grze powiedzieć. W końcu jest to... Jedna z moich ulubionych ścigałek. O, no co tu robił? Zobaczymy, ile wyciągnę tutaj. 300! I po wyskoku już nie wyciągnę więcej, więc 334 km na godzinę. Ale mogę jeszcze tą prędkość poprawić przy następnym przejeździe. Myślę, że tak 330 to no max będzie tutaj. No i kończymy ostatnie okrążenie na wyścigu Grind Point bodajże. I no tak, Grind Point. I tak, 7 wyścigów musimy ukończyć, a jeszcze jest tu trochę do robienia. O! Lecimy. 8 km. Ile tam okrążeń? 4? Niemożliwe. Przeciwników? 4 okrążeń! Ej! A ja wiem, co to jest za wyścig. To jest wyścig Waterfront. Bardzo, bardzo fajny. A ciekawe, czy tu będzie można przejechać przez ten skrót. Jo, pierdził, można. No to dużo łatwiej. Co oni porobili? O, fuck. Ach. Normalnie Tokyo Drift. Co oni tam odpieprzają, ej? Ja pierdzielę. Jakiś moli, czak? Cholera, wie co to jest. Zobaczcie, jakie niki. Lecimy pięknie. Oj, tu mega wyskok. Ej, to nie jest... Nie, to jest Waterfront. Tylko... W Wordzie nie ma tego skoku jedynego. Tam się po prostu jedzie naokoło. Jest tam blokada. I lecimy. A Waterfront jest naprawdę fajną trasą. Jest jedna z moich też ulubionych. Dużo mam swoich ulubionych tras. W ogóle wszystkie są moje ulubione, umówmy się. Wow. I tu robimy tak. Trochę przesadziłem. No dobra. Super. Gonią mnie, gonią. Co mnie tam goni? W ogóle, właśnie, nie sprawdziłem, jakich mam przeciwników. Czy co mnie tu tutaj... What the fuck? Gdzie my jedziemy? A, dobra, już wszystko kapuje. W Need for Speed World jedziemy przez ten tunel. A tutaj możemy jechać naokoło. To jest ciekawe, fajnie zrobili to właśnie twórcy Need for Speeda. Lotus mnie goni. Z tego względu, że no, tam się wszyscy zawsze rozwalają. I dzięki temu wyścig jest bardziej nieprzewidywalny. Tutaj mamy DB9, która mnie właśnie wyprzedziła. Ale spoko, ten wyścig jest długi, to jest, są 4 okrążenia. Rozwali się. A tu co mamy? O, mamy RX7, ciekawe. Także trochę tam w Wordzie pozmieniali, ale i tak jest bardzo fajnie. Znaczy nawet w sumie lepiej niż tutaj, bo ciekawiej. O. Gdyby były te odnogi tam w tunelu, to wiadomo, że każdy by jechał naokoło, a jak jedzie się przez ten tunel, to jest mega zabawa. Zresztą, moim zdaniem w Wordzie najlepszym samochodem do tej trasy jest albo Sesto Elemento, a najlepszym, że najlepszym jest Nissan Nismo Skyline R34. What the fuck? Co to było do cholery? Okej, moi drodzy, kończymy ten wyścig. Zobaczcie, jechałem go aż 8 minut, to jest kupa czasu. Wow, tam ci się cały czas gdzieś z tyłu rozbijają, ja nie wiem, o co tu chodzi. Bez kitu, każdy zakręt to oni zaraz się obracają o 785 tysięcy stopni. Dobrze, 255 km na godzinę, prędkość maksymalna, coś tu nie gra.
Dobra, i co mamy tu jeszcze do zrobienia? Eliminacje, wow, tutaj bramki, wow. Czyli ile mamy tu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli jeszcze jeden. To może pojedziemy sobie w bramki i coś wam poopowiadam. Chwileczkę. O, pojedziemy sobie tutaj. Tak jest. O, zajebiaszczo długi. Kurde, mój piękny galardy, jakie piękne. Dobrze, jedź, startujemy. O, bez perfekta, no co za kwas. Dobra, musimy osiągnąć tutaj jak najlepszy czas. Piękny te galardy, jest jakie ładne. Znaczy no te światła z tyłu, to jedynie co mi tam przeszkadza. Ale poza tym bardzo ładne, bardzo. No i ten przód w tych nowszych galardo jest ładniejszy, tak mi się wydaje. A w ogóle wiecie, jaki jest następca galardo? Czy wiecie, czy nie wiecie? To jest Lamborghini Huracan. Tak. I to jest chyba jedno z... chyba najnowsze nawet Lamborghini. Zresztą, wiecie co? Z każdym razem, kiedy ja myślę o tych egzotycznych wozach, to mi się wydaje, że to jest takie coś poza zasięgiem. Takie coś, czego ja nigdy nie dosięgnę. Z tego względu, że no... Wow, jak patrzysz na te samochody, cena kosmiczna, osiągi kosmiczne, no nie wiem, i tak jak na mój rozum, jak ja na przykład miałbym się cieszyć tym wozem, powiedzmy, w chwilach wolnych, miałbym płacić jakieś tyle podatków, za paliwo tyle, że... No, dla mnie to jest nie do wyobrażenia, jak można... taki samochód utrzymać i nim jeździć po prostu sobie, tak? Nie mogę sobie tego wyobrazić, po prostu. What the fuck? Co się dzieje? I takie murcie Lago, LP640. Nie wiem, taki kosmiczny Aventador. Już nie wspomnę o tym, że jakbym postawił taki Aventador pod Biedronką, to by zniknął w 7 minut, jakbym się od niego oddalił o nie wiem, na odległość strzału. Po prostu by podjechała laweta i by go wciągnęli i zabrali. Sprzedaliby na miliony. Bez kitu. Najlepiej to by chyba mieć takiego robota jak w Transformersach. Tego B. Czy jak on się nazywał? Super B? Nie wiem, po prostu B. I... nie, Bubble B. O tak, Bubble B, jakoś tak. I po prostu przemieniać się w każdy samochód, który by się chciało. Ale byśmy wkurzali te koncerny motoryzacyjne. Co nie? Wyobraźcie sobie, jedziecie takim starym Maserati, mija was Carrera S, Porsche Carrera S. O, biorę je! I przemieniacie się w Porsche Carrera S. Wow! To było zajebiste. Nawet nie musiałaby być taka szybka. Znaczy, w sumie dobrze, jakby była taka szybka. Ale samo to nadwozie wymiata. Albo Ford, GT, albo Ford, jakiś inny Ford, Mustang, wow, i tak się przemienić po prostu, no, marzenie każdego chłopca, nawet tego dużego, znaczy, zwłaszcza tego dużego chyba. O kurde, ciężko sobie to wyobrazić. No, a tak, patrząc z perspektywy utrzymania takiego samochodu, masakra, masakra po prostu, nie, coś nie osią... co, już koniec? Ja nawet się nie rozkręciłem z tematem. Ja pierdzielę. Dobra, trudno, bardzo mi przykro, później dokończę temat. Rock i JV is popular, take him out. Okej, okay. No to co, bierzemy Rastamana. Challenge Rival, lecimy. Co ty masz? Speed... Draga, uhu. Dobra, jak na Draga to zaraz się trzeba będzie przygotować. Rivals best time. On ma 4.40 najlepszy czas. Pokonamy go? Zobaczymy. Okej, dobra, to już wiem, który to koleś jest. On tu tak zaraz wyjedzie, zajebiaszczo. Jak ja... Hejka! I tu będzie... to będzie coś zajebiste. Tu będzie ten fajny start. To nie tak standardowo, jak wiecie, że tak koło siebie będziemy stali, tylko jeden na drugiego i jedziemy dalej. Zobaczcie. No i tak myślałem zawsze, kurde, co już startuje? Co powiesz na to, ty, no, napędowcu? What? No dobra, już wiem, co powiesz. O nie, wykorzystałem całe nitro. Ale dobra, będę miał i tak lepszą prędkość. Gdzie on jedzie? Dobra, ja też tu pojadę. Aha, bo tu jest, tu się lepiej jedzie, no dobra. Zobacz, i tak mam lepszą prędkość. Jaki wstyd. To co, losujemy tego Vipera? Ktoś mówi, żebym brał teraz środkową kartę. Okej, wezmę środkową, zobaczymy, kto jest taki mądry.
What? O, tu można jeszcze inaczej jechać, ale ja pojadę tutaj, jak wskazuje mi ta ścieżka. Chociaż może tam by było... A nie, tam by nie było szybciej, bo tam jest wyskok, a na wyskoku przy lądowaniu dużo się traci, więc... Tutaj można sobie też ładnie... Wow, jest. 40... Co? To strasznie krótki ten... speed trap jest. Pięknie, moi drodzy, radzę sobie. JV, ja mówię na niego Rasta. Co on zrobił? Widzieliście to? Ej, a skumajcie teraz. Co ja odpieprzę? Yo, yo, mafaka. Patrzcie, ha, 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 ha. Tego się nie spodziewał, że tak mu wyskoczę. Nauczyłem się tego w wardzie, nie chwaląc się. 70%. Zaraz Rasta dostanie to, na co zasłużył, czyli kopa w dupę. A ja zgarnę jego Vipera, którego sprzedam na złom od razu, bo nie lubię go z wyglądu. A poza tym słyszałem, że w Most Wanted nie jest zbyt dobry. A poza tym w Wardzie też nie był dobry, więc i nie jest do tej pory dobry, więc tym bardziej go sprzedam. Jest! 225, okej. Okay. Prawie się rozbił. Ma, brakowało. 1000, o, to już koniec, no jak mi przykro, chyba przegrasz. Jaki będę miał czas? On miał 4,40? Jakim cudem on miał tu 4,40? Serio? 4,40? Co on tam robił? Zajeżdżał na stację benzynową i pił jakąś kolę albo kawę, czy robił kupy, nie wiem. No taki czas trzeba, taki czas bym osiągnął, gdybym tak robił. Wow, o kurde, drag. O. Uda się! Ach, cholera jasna. Chciałem tak zajebić. No, tak na farta chciałem pojechać, ale się nie udało. Trudno. Restart. Może tym razem. No nie, bez perfekta. O, fuck. Ale jaki on dobry start. On takiego nie ma. Oh yeah. Oh yeah. Pięknie. To jest pamięciówka. Sami skręcił, czujecie? Ja pierdziele, jak mi sam skręcił? No celujesz, znaczy ten, dajesz w bok, a on ci skręca w drugi bok. Dwójka ma coś strasznie krótkie tego larda, to galarda. Zdąży! Oh yeah, świat jest mój. What? Jak to oh, fuck! Nie, nie, jak teraz? Okej. Okay. Piątka, piątka, jest piątka. Oh my gosh. What the fuck? Wow! Zajebiście trudny drag. Ile miałem dobrych biegów? 6. No to dobrze. Od 0 do setki 2 sekundy, kurde! Oh fuck. 0 kolizji. Time behind. Co, nie ukończył? Zobaczcie, 20. No, dobra. O, nie, no też ukończył. No dobra. Pokonałem go tutaj. Jestem dobry. I ostatni speed trap. O, tutaj miał czas lepszy, więc ten speed trap będziemy chyba jechać 2 sekundy. Jak on miał tu 2 minuty 42 sekundy, to ja nie wiem, ile tu będę miał. O, i chyba już kończę. Już powinien być 1%. Gdzie jest ten 1%? W ogóle w którym miejscu my jesteśmy? A, już wiem. Ja nie wiem. A, już wiem, dobra. Będzie tunel, tunel. Ej, gdzie ten Rasta pojechał? Już 7%! O kurde, ale skopałem. Już 7%! 10! Jest naprawdę krótki speed trap. O, on pojechał tu naokoło. Nie głupie, nie głupie. Tam sobie więcej prędkości może zdobyć, ale ten radar jeszcze jest daleko, więc... Nie do końca. I tu będzie za zakrętem. Dobra, to robimy duży łuk. No ziemi o ścianę, galar. Co on zrobił? Jak on tak skręcił? What? 350 na godzinę. Wow. Powiedzcie, że to jest dobry wóz. To jest dobry wóz, bardzo dobry. No i gdzie po skrócie cieszy się dużo prędkości troci? Chyba, że jesteście ludzkiem i umiecie wyjść tu z prędkością 301 km na godzinę. Wow. Wow, 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 oh yeah. Cudownie.
A on oczywiście skręcił to jakby nigdy nic. Kąt 90 stopni, 600 km na godzinę, a on sobie jedzie jakby nigdy nic. Jeszcze za zakrętem wyższą prędkość ma. Widzicie jakie cituchy? A wy narzekacie na Worda, znaczy już nie narzekacie. Dobra, jedziemy tu naokoło. Też tak pojechał cwaniaczek. O, wcale nie ma aż takiej dużej różnicy, 100 km na godzinę prawie. No niecałe, tam 89 chyba kilometrów. Będzie ciężko, będzie ciężko. Źle zajechałem, cholera. Uuuuj! Wow, jak się wbiłem cudownie! Oh yeah, 92%. No, ale się rozbiją. Nie! Spadaj, 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 dziadu! Ha, 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 ha! Co się lamujesz? Pięknie! Wow, no cudownie, cudownie. Dobra, losujemy ile kasy? 54 tysiące. Ale teraz losujemy jego karty. Dobra, złama się, dawaj karty. Dziękuję, Rasta, już Rega nie słuchamy. Papa. O, hej. Dobra, wybieramy karty. Środkową mówicie, tak? Dobra, biorę środkową, jak mówicie, nie ma sprawy. Czy będzie samochód, czy będzie samochód? Ha, ha, ha. I co? Gdzie jest samochód? No gdzie? No gdzie? Haha. Ha. Biorę tą, i co? Jest samochód! Widzicie? No, kurde, jestem dobry jednak. Roni! Roni po Roni. Roni zaraz po Roni. Hu, 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 hu. Ronald McLaren. DB9. O, też sprzedamy. Viper. Co on taki? To jak... Roni po Roni. O, Roni po Roni. Kulan, to taki cwaniaczek. No ciekawe, ile ruskich będzie go można sprzedać. Pokażcie, jak on jeździ. O, ale to już trzeci rywal. Rywal z czarnej listy. Wow. Razor. Razor sobie się boi. No, odblokowano nowe części. Odblokowano. Dobra, idę zobaczyć do warsztatu. Znaczy, nie do warsztatu, do salonu samochodowego. Ford GT się odblokował, ale jeszcze karelki nie ma, karelka jest ostatnia. Musimy pokonać Roniego. Ile Ford GT kosztuje? What? Ja mogę sobie go kupić, ale fajnie. Murcielago mogę sobie kupić, mogę kupić z Corvette C. O, patrzcie jaka różnica. 80 tysięcy? Czemu ona jest taka tania? 80 tysięcy, a tu Ford GT 270, Lamborghini Murcielago 265, a Corvette 80 tysięcy. To nie wiem, czy to jest taki do dupy samochód, czy co? Mówiliście, że Murcielago słabo jeździ, słabo skręca. A Ford GT to jest ponoć koksu. Nie wiem, ja biorę Carrera GT sobie tu, o. I sobie ją biorę, niestety. Nie namówicie mnie na inny samochód, niestety. Przykro mi. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa!